Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z TSW. Części trzeciej. U mnie na kanale chyba też trzeci odcinek. Dzisiaj miałem jechać Schnell Fast Track. Czy jakoś takoś. Weźmy sobie wprowadzenie. Jest 5-minutowe. Przypomnijmy sobie, co to za trasa. Tak myślę. Lodowy, witaj na trasie Kassel. Oh my god, Würzburg? Czy jakoś takoś? Welcome to Würzburg Hauptbahnhof, located in Bavaria, Germany. This region Germany. Is with mountains, forests, lakes and many ornate castles. Zamki mają. There's a missing route map over there. Let's fix it while you're here. Panie, ale tą mapę ma otwartą, no i co? There are more tasks to discover. Może zmienić oś kamery? Maps, restock first aid points, bag up gravel and update tunnel length signs. Panie, dawaj mi pociąg, gdzie mam wsiadać. No, zaczekaj, aż przyjedzie. No co, tu się nie da zejść? Jaka hamowa. Dobrze, że koleś cały czas biega, nie chodzi. W poprzedniej części było tak, że musiałem przycisnąć, żeby biegł. Tak patrzę. Aisik, a ja? A to jest inny Aisik. Taki kwadratowy jakiś. Jakiś brzydszy. Wolałbym tamten. Może ten jest starszy niż te. Your train has arrived. So let's climb aboard. O, odwiedzajmy pociąg od środka, proszę Państwa. Uwaga na schody. Zajmij dowolne miejsce. Normalnie te. Strefa. Pst. Strefa ciszy. Kibelek. Szafki na kluczyk. Śmieci takie segregowane. Nie, no to u nas takiego czegoś nie ma. I takie ten, po 6 siedzeń? Takim ekskluzywnym? Zakaz palenia. Dobra, siadaj. Tutaj trzeba ruszyć w końcu. Jako pasażer na początku. Fajnie, fajnie. Tu lampkę mamy, tak? Ta. Ale nie działa. This route runs for over 185 kilometers between the cities of Kassel and Würzburg on the Hanover to Würzburg high-speed railway. Germany's first high-speed railway line. 185 kilometrów, proszę Państwa. And was opened fully in 1991 at an estimated cost of over 20 million euros per kilometer. A big challenge to the construction of this route was the 50 tunnels and 31 viaducts needed on this 185 kilometer stretch between Kassel and Würzburg. No, fajny ruch na drodze. This train was the first intercity express train, known as the ICE-1. It consists of two power cars at either end. A, bo to IC-1 jest. Tak wychodzi. Nic dziwnego. Built by Siemens between 1989 co to jest na tej szybie? Rozumiem, że to światło mi się odbija niby. Germany's first batch-produced high-speed train and is capable of operational speeds of 280 km per hour. Kurde, tam... Ta szyba ciekawsza. Fajnie, że mi przyłączył na kamerę i mi nie powiedział. No bo wywaliście. Kamera na zewnątrz, a wjechaliśmy w tunel. Ktoś to bardzo dobrze zaprojektował. Zanurkowaliśmy w głęboki tunel.
Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Schnellfahrstrecke. Schnellfahrstrecke. O, koniec, no to. Mogliby mi dać jeszcze złoty medal jakiś. Kurde, już. Wprowadzenie do ICE-a. Nie, nie chcę wprowadzenia. Chcę... Nie, nie chcę wprowadzenia. Jakiś scenariusz bym chciał pojechać zobaczyć te efekty pogodowe, skoro to w śniegu się jedzie. Tutaj, tutaj, tutaj. Scenariusz. Samotna ścieżka. Po konserwacji poprowadź jeden wagon silnikowy ICE 1 ze stacji Fulda do stacji Kassel. 40 minut. Żabie skoki. Dostawa następny dzień. Obsłuż ten nocny. Nie, nocą nie chcę. A ekspresowo? Ekspresowo godzina jest. Nie, dobra, 40 minut na początek. 30 minut to i tak w moim wykonaniu pewnie będzie z 50. Chyba, że coś mnie zaskoczy w tym składzie dziwnego. Jakieś przełączanie czegoś. Oby nie. Witaj na stacji. Musi zawieźć ten wagon silnikowy. O Boże. Serio? No dobra. Fajna okolica, nie powiem. Ciekawe, jakby to w Polsce wyglądało, no ale nie doczekam się. Wchodzisz. Trochę tak... Takim samym tym wagonem, znaczy tym lokomotywą. Nie, jak oni to nazwali, kurde. Się słabo będzie jechało, myślę. Oh my god, to jest. Neutralny, naprzód, dobra. Oświetlenie deski. Klucz. Tak. Wszędzie muszą być klucze. I co teraz? Możesz ruszać, tak? Ustaw hamulec pociągu w pozycji zwolnij. Zwolniłem. Teraz będę punkty dostawał za każdy ten. Zwiększ moc, aby ruszyć z miejsca. Dobra, zwiększam. Przystanek w miejscu... O Boże, Langenschwarz. Ramię niemieckie jest tak samo fajne jak... angielski. Może jakiś tu wajch? Co to wycieraczki? To widać, że trochę się od ICE 3 różni. To niby jest spoko, ale jakby tak ICE 3 nie ma tego, tych cudów, to wygląda jak no klasyczny. No o Jezu, co ty tak szybko jedziesz? Świetnie. Człowieku. On bez tych wagonów z tyłu to się rozpędza jak rakieta. Człowiek chciał się porozglądać po pulpicie, a tulipa. Ciekawe jakby tak... A, o tym pokierować. Coś tam pamiętam. Tylko jak to się włączało? Panie kochane. Chyba, że tutaj... Bo to jakby automatycznie kieruje. Jak jest skład przed nami, to... To on o tym wie, wpuszcza nas na czerwonym, ale... Odpowiednio wyhamowuje, bo normalnie to... Jak jest tor zajęty na pewnym odcinku, to mamy czerwone i koniec. A dzięki temu cudowi... Tym LZB zasadniczo... O, LZB i tym... Da się normalnie wjechać na lokę. Widocznie nie w tym scenariusz. 280 na godzinę. I pierwszy tunel. Jak tu się światło włącza pulpitu? Panie. Oświetlenie deski, oświetlenie kabiny.
Boże, i punkty dostaję, nie przyzwyczaję się do tego. A światła z przodu mam jakieś włączone? Chyba nie. Panie. Trasa pociągu. Co to jest? Czasem tłumaczenie jest trochę mylące. Klimatyzacja mnie nie interesuje. Kurde no. Prędkość. Gdzie tu się światła robiło? Fajnie. Oświetlenie to włączyłem. Reflektory. Dawać mi jasno. Proszę bardzo, od razu punkty są trochę jaśniej, rzeczywiście jest. Teraz będę mógł 250 mknąć. Na pewno skorzystam z tego. Ale to zaraz. Mogę tylko dać jaśniej. O, takie cuda. No gdzie te moje 250 chciałbym wrzucić? Halo. Jazda w tunelu jest bardzo podniecająca. Czuję się jakbym w metrze jechał. No ale pocieszające jest to, że tunel jest oświetlony. W dwójce były z tym problemy chyba. W sensie miałem światło włączone, ale nie widziałem, żeby ściany oświetlało. Chociaż i tak, moim zdaniem, trochę słabo świeci. Chyba, że tu gdzieś się jakieś światło ustawia bardziej na... No, jaśniejsze. Długo jeszcze ten tunel? Panie, chciałem wyjechać z niego. Popatrzcie, gdzie ja mam tutaj jakieś oświetlenie do ustawienia kabiny. Mam tylko pulpit i deskę. Chciałbym coś więcej. W ogóle powinno być to poświetlone jakoś, no. Powiedzmy, człowiek no, ma tysiące przycisków i co? Jeszcze po ciemku wcisnę jakieś ręczne albo coś. Będzie kaplica, no. Ja mam nadzieję, że da się ten... podczepić coś. Kurde, serio? Takim pustym będę jechał? Ale lipa. Dobra, mamy wyjazd z tunelu. Tunel ładnie widać, że się wyjeżdża. Nie tak jak w dwójce, że był biały przez ileś tam czasu, ale się tak zwanie jeszcze nie kończył, tylko zasięg renderowania był słaby. Więc tu przynajmniej poprawili, aczkolwiek krzaki się dorysowują przed nosem. Czyli też nie jest idealnie. Dobra, jedź. Właśnie, miałem się rozejrzeć. To może... zwolnij szalony. Sygnalista, co my tu mamy? Coś, co nie da się wcisnąć. Tu mamy wycieraczki. Tu co jest? Jakieś bocznice. Serio? Nie ma świateł? Prężarka, chyba pantograf, nie, dmuchamy. Tu pantograf, dobra. Trasa. To chyba ogrzewanie by było. Jakby było. Lokowanie drzwi. Nie no, to muszę przyznać, że taki ubogi trochę ten...
Ice 1. No serio? Nie... No nie ma tu lampek żadnych w środku. To chyba oszczędzali na prądzie w tym... Nie wiem, kiedy oni to wybudowali, bo nie czytałem. O, jak drzewo chamsko. Się przebiło przez tunel. I też do poprawy trochę. A i te cienie dorysowujące się na linii renderowania. Nigdy się tego nie pozbędą chyba. No, a tak do lepszych wiadomości... zajrzałem sobie... Mam też tą grę na PC-cie, kurde. Czyli kupując na Xboxa, kupiłem i na PC-ta. Fajny patent zatem. Cieszy mnie bardzo. Zainstaluję i zobaczę, jak na PC-cie na wysokich detalach ta gra wygląda. Nie nagram co prawda z niej rozgrywki, ale se przynajmniej zobaczę. Dobra. Hamuj troszeczkę, bo z górki mamy. To jest przystanek, czy ja mam przelecieć po prostu? Mam się zatrzymać? Kurde. No tak, bo jest normalnie to jeść przez lokację, a tu przystanek. Okej. Mogę się zatrzymać. 100 km za 2 km. 100 km na godzinę, oczywiście. Cisza, spokój, pięknie. Nie lubię takich jasnych ekranów, muszę przyznać. I tak. Na bogato w tych tunelach, że rzeczywiście. Same tunele. Taka trasa ile miała być? 40 minut, tak. Kurde. Spoko. Normalnie, jak sobie pomyślę, że jadę tylko tym samym przodem, to mnie zniechęca, żeby kamerę na zewnątrz wziąć. Trochę taki wykastrowany mi się kojarzy ten skład. Ciekawe, czy za 100 km będzie kolejne zwolnienie. Zmienia tor przy prędkości 100. Ładnie. A, światło mam. Dobra. Wyjadę w czerwone i będzie koniec przygody. Samochody. Wow. A tu kolega chyba ruszył moim torem. Albo i nie. Jak mam czerwone. Ciekawe, czy dopiero zacznie mi liczyć te czerwone, jak dojadę do skryptu. Czy po prostu przyjechałem za szybko i nawet jakbym nie dojechał tutaj, to bym mi zrobił zielone tak... No... Czasowo w sensie. Ale czuję, że pewnie jest skryptum, czy na to wjechać, to dopiero gra będzie myślała, co dalej. Znaczy będzie wiedziała, co dalej w tym gra i myślenie. I podjeżdżamy grzecznie. O, trójeczka przejechała. A, to może ja jego miałem puścić. Bo to chyba te same tory. Okej, czekamy na zielone światło. Zobaczmy, jak to wygląda. Kolega sam? Nie ma tu nikogo? Nie, no to śmiesznie wygląda. To wygląda jak pocisk, ale tak, no, brakuje czegoś. Dawaj mi zielone. Co ja muszę zrobić? Z maszynistą się? Czekaj na zmianę sygnału. Fajnie. Jeszcze niech tego wpuszczę najpierw. To mnie to steguje. Pewnie można by sobie na mapie popatrzeć, czy kolega tor zajmuje.
jakiś... Gdzie on jest? Ten jedzie, może do tego muszę poczekać. Ale takie życie, jak się nie dzieje ekspresem, to trzeba czekać na czerwonym. Sobie wyobraziłem taki scenariusz, gdzie się podjeżdża pod czerwone i czeka na przykład półtorej godziny. O, dobra. Ej, mamy zielone, to śmigamy. Dziesiąta to chyba oznacza, że stówkę mogę jechać. Tak czuję. Jedziesz. Ile ty masz biegów? Sporo. Wydaje mi się, że Ice 3 chyba ma 4 biegi. Czy cokolwiek to znaczy. Czy dadzą mi na 280 się w końcu rozbujać? Chyba wydaje mi się, że dźwięk zaczął pierdzieć. Aż liczyłem, że się pozbyli tego. A lipa, panie, lipa. Może to tylko moje słuchawki. I przepiękny most jakiś tutaj mam. Piękne lasy. Dobra, bo z górki jest. Nie chcę przekraczać prędkości. O, chciałbym takim pojechać. Nie, dali mi Ice 1, kurde. I kolejny tunel. Tuneli ci u nas dostatek. Kilometrów i tam płynie kolejne czerwone będzie, bo taka sama jakby wygląda sytuacja. A taka trochę lipa, bo tak okazywało, że niby 280 można, czy tam 250, a gra mi nakazuje 140. Chyba, że takim krótkim nie można takiej szybkości rozbijać, bo go zdmuchnie. Coś te klawisze migają. Tekstury widzę niedopracowane. Mają co łatać chłopaki. Mi się wydaje, że drugiej części tak za bardzo nie połatali, a już trzecią wydali. No ale okej. Kupiłem. Też będzie postawka w Game Passie, więc polecam, jak ktoś ma Game Passa. Ja sobie kupiłem, bo i tak to gram, niezależnie czy jest w Game Passie, czy nie. Pociągi mi się podobają, więc trzeba było wysłupać te parę złotych. To prawda, tak jak wspominałem, ogrywając jeszcze dwójkę, Nie kupuję w polskim store, jak mam możliwość zakupu w Islandii albo w Brazylii, więc ciut taniej mi to wychodzi. Najlepiej to teraz ponoć w Argentynie kupować, ale tam trzeba jakieś VPN stosować czy coś i jakoś tak mnie to zniechęca. Ale biorąc pod uwagę, co PiS zrobił z kraju, jaka inflacja jest. Czekam teraz jeszcze na pierwszy rachunek za prąd. Słyszałem, że niezłe rachunki ludziom przychodzą. To jak płaciłem ostatni rachunek 350 zł za 2 miesiące i przyjdzie mi, nie wiem, 600 zł zapłacić, to chyba ograniczę nagrywanie i granie na konsoli, bo trzeba będzie ostro oszczędzać. To trochę mnie boli. Nie wiem, jak to wyjdzie. Czemu ty masz ten zwolnienie? Właśnie.
Jedziesz. Tak więc sytuacja z prądem nie jest zabawna. Wszystko poszło do góry, nadal idzie. Węgla jak nie było, tak nie ma. Polska stojąca za węglem. Mamy własne kopalnie i nie mamy węgla. Super. Aj, tylko na taszkach ich wywieźć. No ale ciekawe, jakby koalicja obywatelska rządziła, co by było. Pewnie też by było fajnie. Ci straszą Tuskiem. Platforma straszyła Kaczyńskim. I się kręci biznes. Jedni kradną, drudzy kradną. Jedni obsadzali w swoich spółkach państwowych. Ci też obsadzają. Jedni lepsi od drugich. Szkoda, że nie jestem emerytem, może bym miał 13, 14, 15. No cóż. Muszę zapieprzać na nierobów. No, mi się zebrało normalnie. Jadę w ciemnym tunelu bez światła na końcu. To i się pesymizm załączył. No tak to jest niestety. No ale może przynajmniej schudnę w końcu. Jak nie będzie mnie stać na jedzenie. Na takie, jakie bym chciał. Dbają o moje zdrowie zapewne. Napoje, co zawierają cukier, podnieśli, żeby dbać o mnie. Więc ograniczyłem. To teraz ograniczę jedzenie. Tak będzie dalej drżał. Kiedyś się szczypałem, żeby kupić tą lasagne kilogramową w Biedrze za chyba, nie wiem ile to było, 10 zł. Teraz chyba jest po 14. To już te 9 czy 10 zł za tą kilogramówkę. To się wydaje dobra cena. Masło nadal nie potaniało do, tak jak kiedyś kosztowało. Tak już. A, szkoda gadać. I kolega z naprzeciwka. Oj Jezusie kochany. Nie zauważyłem, że do 100 muszę zwolnić. Człowiek się zagaduje i tak jest. Na wszelki wypadek trzeba by patrzeć, czy jeszcze wolniej mi nie każe. Okej, zmieniamy tor. Dobra. Super. Super, że po 100 od razu wskoczyło mi ten 40. Po prostu ciekawe, jakbym miał to wiedzieć. Że też mnie z tych torów nie wywaliło. Bo mogło. No ale nic to. Znowu sobie poczekamy. Jakie graffiti. I samochodzik. Dobra. Patrzę do przodu, bo jeszcze kolejne światło. Wjadę albo coś. Pełne skupienie.
Ice przeleciał, no bo on nie musi się zatrzymywać. W końcu ekspres. Zatrzymałeś się? Czy co? O co chodzi? Czy ja przejechałem? Czemu zgasłeś? Z tyłu chciałem jechać. Serio? O co chodzi? Ej no, próbowałem wszystkiego. Coś albo skrypty nie zadziałały, albo coś się stagowało, ale nie potrafię rozruszać tego silnika. Po prostu zgasł. I tyle no. I co stoję tak. Tu już podjeżdżało wszystko. Ja nie mogę ruszyć. Po prostu nic mi się nie świeci. Kluczyki nie działają. Także udany scenariusz. Nie jadę zatem. No, nie wiem co mam zrobić, więc po prostu kończę ten odcinek w połowie drogi. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ten scenariusz może zakończyć, ale mi to wygląda na jakiegoś buga. Bo nie wiem, nic złego nie zrobiłem, a wszystko mi zgasło i nie potrafię tego według mojego stanu wiedzy w ogóle rozruszać. Co jest po prostu chamstwem. No nie da się. Po prostu nie da. Wszystko jest jakby po Bożemu, mi się wydaje. No nic, dzięki za obejrzenie tego dziwnego odcinka i oczywiście zapraszam na kolejny niebawem, gdzie pospirytuję się lokomotywą na węgiel. Z tego co tam chyba się domyślam. No i tyle. Jeszcze raz dzięki. Hej.